Dzień dobry Państwu. Telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Dziś będą pytania nie tylko gorące, ale i odpowiedzi będą szczere. Bo omówimy sobie książkę Donalda Tuska i powiemy, kto powinien się tej książki bać. Proszę Państwa, co prawda książka nie wpadła jeszcze w nasze ręce, będzie wydana dopiero za miesiąc, ale znając niezbyt skomplikowaną osobowość byłego premiera Polski Donalda Tuska, możemy domyślać się, co tam będzie. Także jego nieskomplikowane, aczkolwiek duże ego pozwala wnioskować, co znajdziemy, jakie refleksje spotkamy o świecie, o Polsce i o samym Donaldu Tusku. Ale zanim powiemy sobie o samej książce, chciałbym, żebyśmy zapoznali się z wypowiedzią profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego sprzed 5 lat, to był 2014 rok, który w wywiadzie dla Arkanów postawił pewną ryzykowną tezę. Dziś może ona będzie już dla Państwa oczywista, ale profesor Żurawski-Welgrajewski sformułował ją 5 lat temu. Bardzo proszę o materiał. Do takiej właśnie polityki zgłosili akces, moim zdaniem, ze względów osobistych, a nie państwowych, Sikorski i Tusk, mówi profesor Żurawski-Welgrajewski. I Sikorski przegrał, a Tusk wygrał. I proszę zwrócić uwagę na to, jak Sikorski gwałtownie wytrzeźwiał. Natychmiast po zakończeniu gry, po tym, kiedy już było wiadomo, że on nie będzie nową Ashton, natychmiast powiedział, że Unia i Niemcy nie radzą sobie z wyzwaniem rosyjskim i Amerykanie powinni się silniej zaangażować. To nie wiedział wcześniej? To moim zdaniem najlepiej pokazuje rzeczywiste motywy obu panów. Natomiast jakie były tego skutki? Całą serię posunięć zupełnie niezrozumiałych można by mnożyć, jeśli przyjmiemy próbę wyjaśnienia w oparciu o jakąkolwiek inną logikę. W momencie wojny gazowej rosyjsko-ukraińskiej w styczniu 2008 roku Tusk pojechał do Moskwy i ogłaszał ocieplenie stosunków, a później Sikorski opowiadał, jak to odpowiedzialność w tej drugiej wojnie gazowej w 2009 roku dzielona jest równo między Ukrainą a Rosją, chociaż wszyscy widzieli Putina na ekranach telewizorów wydającego rozkaz zakręcenia kurków. Dwumiesięcznik Arkana 2014 rok, profesor Żurawski-Welgrajewski mówił: wracamy do studia. I drodzy Państwo, zanim tę książkę zaczniemy trochę maglować, spytam naszego i Państwa gościa Michała Karnowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy zgadza się z tą tezą, którą już 5 lat temu profesor Żurawski-Welgrajewski sformułował, że właściwie całe dwie kadencje Donalda Tuska jako premiera Rzeczpospolitej były dostosowane do jego osobistej kariery? Sprzedawanie stoczni, przemysłu, obniżanie pewnego potencjału gospodarczego w niektórych branżach po to, by pomóc Niemcom, którzy, mówił profesor Żurawski-Welgrajewski, zapłacili mu stanowiskiem w Unii. I można powiedzieć, kolejne lata również. Ta teza jest prawdziwa. Myślę, że także po zakończeniu Donalda, kariery premierowskiej w Polsce przez Donalda Tuska, to, co on robił jako szef Rady Europejskiej, w bardzo niewielu momentach miało cokolwiek stycznego z interesem polskim. Można powiedzieć, że właściwie wszystko podporządkował swojej osobistej karierze. Nawet taki moment, w którym Polska znajdowała się pod pręgierzem Unii, a przecież Tusk lepiej niż ktokolwiek wiedział, że nie było powodów do alarmu o stan demokracji, o stan praworządności. Wiedział, że to jest odreagowanie przez opozycję przegranej. Nie skłoniło Donalda Tuska do jakiejkolwiek reakcji, do jakiegokolwiek słowa w obronie Polski, w obronie wyboru Polaków z roku 2015. Teraz już wiemy, że potwierdzonego w roku 2019. Ale rzeczywiście, jak spojrzymy na historię III RP, to mieliśmy różnych polityków. Mądrych, głupich, bardziej egoistycznych, mniej, ale takiego poziomu egoizmu, jaki prezentował Donald Tusk, to znaczy takiego całkowitego braku zainteresowania wspólnotą narodową, państwową, moim zdaniem nie było. I chyba to jest dla byłego polskiego premiera najbardziej przykre, że im bardziej widzimy, im więcej czasu upływa, tym ta perspektywa się staje wyraźniejsza. Bo te rządy późniejsze, nawet dzisiejsza debata po stronie części opozycji jest moim zdaniem bardziej propaństwowa niż to, co zaprezentował Donald Tusk. Panie redaktorze, skoro tytuł książki, która ma się ukazać za miesiąc, brzmi szczerze, to ja też poproszę szczerze ocenić jednak skuteczność Donalda Tuska. Był to polityk skuteczny. On, robiąc karierę w Polsce na szczytach władzy, postanowił sobie: kurczę, urządzę się, będę miał wysoką pensję, ustawię swoją rodzinę na kilka pokoleń w przód. I on te cele zrealizował. Już dzisiaj 30 tysięcy euro pensji, emerytury będzie niewiele mniej. Do tego to, co dorobił się w okresie dwóch kadencji. Do tego dzieci też
też poustawiane, no bo jak córka napisała książkę o sztuce fotografowania, to takie banały, jakie można by z tabloidów wyczytać, a zyskała też także dzięki nazwisku. Ten polityk postawił sobie konkretne cele, cele uzyskał, chyba skuteczności nie możemy mu odmówić. No tam nawet w kręgach, szczerze odpowiadając, to w kręgach ludzi dobrze znających Tuska z jego obozu krążą takie opowieści o takim coachingu, o takim treningu osobowości, który on miał przejść po przegranych wyborach prezydenckich w roku 2005. Wtedy się załamał i wtedy urządzono mu, nie wiem, no pranie mózgu, ja tu nie jestem psychologiem, ale opisywane to jest jako głęboka zmiana osobowości wskutek jakby pewnego treningu osobowościowego i pewnych działań trenera, który, takiego personalnego, który został mu przyznany. Poczuł moc jakby, tak? Urodził się inny Tusk. Urodził się Tusk, który, jak mi opowiadano, kierował się zasadą, że nie robi niczego, co nie jest zgodne z jego interesem. Czyli nie podejmuje żadnej decyzji, która nie służy mu osobiście. I to był jedyny punkt odniesienia, który po 2005 roku Donald Tusk stosował. Ale czy to przyniosło mu sukces? No, ta opowieść, przepraszam pana redaktora, przypomina mi opowieść o ojcu rodziny, który nabrał chwilówek, zadłużył się u przyjaciół, prawda, wziął kasę z firmy i zwiał. I żyje wygodnie na Seszelach. No, są tacy zapewne, ale jak spojrzymy długoterminowo, więc krótkoterminowo zgoda, ale długoterminowo jak spojrzymy, to tak. Zostawił swoich ludzi na pastwę i dziś już wiemy, że zostawił swoich ludzi na dwie kadencje opozycyjności. Nie przygotował tego obozu w ogóle do żadnego przejścia. Ba, zostawił bardzo niedobrą pamięć po swoich rządach. Dziś szantażuje wręcz, nie deklarując kierownictwu własnej dawnej partii, czy będzie kandydował na prezydenta, czy nie. Platforma jest zaszachowana jego własną niedecyzyjnością. No tak, ale to jest człowiek, który znowu, no, w tych jego przedbiegach prezydenckich, kto się liczy, co jest ważne? On. Jego szanse, jego perspektywy, jego samopoczucie. Znaczy tutaj zwróćcie mu uwagę, no w żadnym momencie nie ma debaty o tym, że on ma jakiś pomysł na Polskę, że on może coś przynieść szerzej. To jest problem Donalda Tuska. Znaczy my się zajmujemy, ja mam trochę już tego dość. Znaczy chwilami mam ochotę walnąć pięścią w stół i powiedzieć dość. Ile czasu można się zajmować terapeutyzowaniem Donalda Tuska? Bo to jest jakaś terapia osobista. Czy jemu sprawi przyjemność bycie prezydentem, czy jednak się z tym znudzi? No myślę, że do Polaków należy decyzja, czy losy kraju są gotowi powierzyć w ręce polityka tak egoistycznego. To jest człowiek naprawdę inny niż był trochę przed 2005 rokiem. Ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, który nie wierzył dosłownie, że to jest ten sam człowiek, którego on znał. Już po przegranej prezydenturze. On się zmienił radykalnie. To jest człowiek, który jak gdyby pozbył się jakiegoś genu ludzkiej emocji, współczucia, empatii, czegokolwiek. Ja. To jest drugi Lech Wałęsa pod tym względem. Od 2005 roku mamy więc terapię Donalda Tuska, ale mamy na łączach, proszę państwa, publicystę, dziennikarza, który poznał Donalda Tuska w tych czasach wcześniejszych. Nie poznał osobiście, ale napisał książkę. Wojciech Sumliński ostatnio wydał, jest współautorem książki Niebezpieczne związki Donalda Tuska. No i witamy pana redaktora u nas na łączach. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, no pan sprawdził, jak to z Donaldem Tuskiem było w latach 90. Tam już także były jakieś dziwne interesy, mieszkanie w Sopocie, także parcie na karierę, ale jakby pan scharakteryzował tego Donalda Tuska właśnie sprzed wielkiej polityki 2005 roku? Jak to był jeszcze ten liberał, może nie z pierwszego szeregu? Jakby go pan scharakteryzował? Napisaliśmy tę książkę Tomkiem Budzyńskim, który jest byłym szefem delegatury ABW w Lublinie, sięgnął do wszystkich możliwych kontaktów krajowych, zagranicznych. Myślę, że niewiele rzeczy pominęliśmy. No i przed naszymi oczyma stanął Donald Tusk, którym się nie waham mówić wprost, że jest to człowiek, który nie zaistniałby w wielkiej polityce, gdyby nie pieniądze Bendę. Gdyby nie pieniądze, brudne pieniądze zwiadu PRL przekazywane przez Wiktora Kubiaka. Przypomnę tylko, że w dużej mierze były to pieniądze z afery FOS, matki wszystkich afer. Gdyby nie sponsorzy, tacy jak choćby bracia Tajszczakowie, kto chce, niech sobie wygoogluje. Jeden z tych braci do dzisiaj jest ścigany listami gończymi po całym świecie, a to jest jeden ze sponsorów Donalda Tuska. Wysłał rok temu pismo do prokuratora generalnego, że o ile
dostanie list żelazny, to stawi się w Polsce i może opowiedzieć to i owo. Jego ostatni drobny numer to defraudacja 40 milionów złotych. To jest towarzystwo Donalda Tuska. Ludzie nie znają go od tej strony. Ludzie myślą, że jest to polityk klasy europejskiej czy światowej, a jest to po prostu zwykły cwaniak, taki pan nikt, który został wykreowany dzięki brudnym pieniądzom. Pokazujemy w książce, w jaki sposób one były przekazywane, te niemieckie pieniądze. Dużo by o tym opowiadać, nie ma na to czasu, ale pokazujemy to bardzo szczegółowo, biorąc odpowiedzialność za każde słowo. Pokazujemy, że on i to całe jego towarzystwo, bo on był tak naprawdę pośrednikiem między tymi ludźmi, o których mówię, a kolegami z KLD, to byli ludzie, którzy chwilę wcześniej malowali kominy, oni tak naprawdę nie mieli nic. Za chwilę mieli wszystko, mieli pieniądze na gigantyczną kampanię, mieli pieniądze na to, żeby przejąć ster rządów. Tak naprawdę można powiedzieć, że wywiad postawił na tych ludzi, by w jakiś sposób kontrolować rzeczywistość w tej nowej polskiej rzeczywistości. Wiktor Kubiak, ten, który był pośrednikiem, bo to on przekazywał te pieniądze, przylatywał często nawet śmigłowcami do Gdańska czy do Władysławowa. Mamy relacje świadków, którzy opisują, jak się to, jak to przebiegało, tak, że wysiada, czeka na niego towarzystwo łącznie z Donaldem Tuskiem, on wyciąga pieniądze wprost w reklamówkach. Mamy relacje podpisane przez wielu ludzi, zabezpieczyliśmy się na wypadek ewentualnego procesu. Mamy też parę rzeczy w zanadrzu. Przypomnę tylko, że Donald Tusk został zapytany po przesłuchaniu w sprawie Amber Gold przez jednego z dziennikarzy, czy zna naszą książkę i czy poda nas do sądu. Odpowiedział wymijająco: znam reputację Wojciecha Sumnińskiego na zasadzie, że jest tak fatalna. Książka oczywiście wiem, że jest, jeszcze jej nie czytałem, być może kiedyś ją przeczytam, a jeśli ją kiedyś przeczytam, to być może się kiedyś do niej odniosę. No to jest typowe deprecjonowanie swoich rozmówców, interlokutorów. Panie redaktorze, te niebezpieczne związki Donalda Tuska, taki jest tytuł książki, ale de facto to jest ten temat, który tam panowie dokładnie badacie. Może Donald Tusk, on był wtedy młodym człowiekiem, on nie miał w latach 80. wielkiego doświadczenia, wszedł w ten świat lat 90. brutalnie, pełen działań służb, ciemnego biznesu, może nie do końca sobie zdawał sprawę, jakie to są te jego związki, że są tak niebezpieczne. Czy pan redaktor to ocenia, że to było od początku świadome, intencjonalne, z premedytacją grał cynicznie z tymi ciemnymi postaciami, żeby zrobić karierę, czy był niejako ofiarą trochę trudnych czasów i no silnych rozmówców? No, taką samą ofiarą, jaką był Bronisław Komorowski, o którym ja z konsekwencją godną lepszej sprawy mówię wprost, że jest to człowiek, który od dawna powinien oglądać świat za krat. Nie mówię tego dziś, bo wartość, można powiedzieć, medialna i polityczna Bronisława Komorowskiego opadła. Mówiłem to wtedy, kiedy był prezydentem i kiedy jego notowania podobno sięgały 70%. Wtedy już to mówiłem. Komorowski nie kwapił się, żeby podać mnie do sądu, bo wie dobrze, że ma w swoim życiu nie trupa, tylko całe cmentarzysko. Z Tuskiem jest podobna historia. To nie jest tak, że biedne ofiary znalazły się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. To jest zupełnie co innego. My pokazujemy, dużo by mówić, no nie ma na to pola, bo przecież to kilkadziesiąt stron liczy książka, że już jego kontakty z Detlefem Russellem to nie były takie kontakty, jak myślą ludzie, że tutaj naukowiec tak naprawdę w służbie Stasi gdzieś tam podchodzi do Tuska i on nieświadoma taka owieczka tak naprawdę nie wie, w co się wdaje i z kim się wdaje. Później oczywiście Russella przejęły służby już połączonych Niemiec, czyli BND. To nie jest przypadek, gdzie przekopaliśmy, jeśli można tak powiedzieć, archiwum Gałka, gdzie się okazało koniec końców, co próbowano przed nami ukryć, że najważniejsze dwie teczki dotyczące kontaktów Russella z Tuskiem zniknęły. Zniknęły właśnie te dwie teczki. Nikt nie wie, co się z nimi stało. Ja no mógłbym tutaj oczywiście opowiedzieć w szczegółach o tym, ale to by zajęło dziesiątki minut. Wiem, że nie mamy takiej możliwości. Ale czytelnicy i widzowie mają możliwość przeczytania książki. To się zaczęło w latach 80., a później było już tylko kontynuowane. I Tusk na początku chciał być taką szarą eminencją Jana Krzysztofa Bieleckiego, sam o sobie mówił, że ja wolę być macherem z wybrzeża, takim macherem z zaplecza, przepraszam. On użył takiego określenia w jednym z wywiadów. Panie redaktorze, macherem z zaplecza, my do tego tematu za chwilę wrócimy. Teraz będzie króciutka przerwa i zapraszamy państwa, zostańcie państwo z nami, bo temat się rozkręca i wszyscy gramy szczerze.
Telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Wracamy po przerwie i będziemy pytać o książkę Tuska, kto powinien się bać, i będziemy mówić o tej książce szczerze, bo taki jest też tytuł tej książki, ale pragnę państwa uspokoić. Nie będziemy zmuszali czy zachęcali do czytania Donalda Tuska, w którego szczerość nie jesteśmy do końca przekonani, ale gdy ona się już ukaże, zapoznamy z nią państwa i może zaoszczędzimy paru godzin na niezbyt głębokiej lekturze. Z nami w studio jest redaktor Jacek Karnowski, Tygodnik Sieci. Dzień dobry. I mamy jeszcze na linii, można powiedzieć, biografa, współbiografa Donalda Tuska, ponieważ redaktor Wojciech Sumliński ostatnio wydał książkę Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Dzień dobry raz jeszcze, panie redaktorze. Dzień dobry, witam jeszcze raz serdecznie. Teraz byśmy zobaczyli, co może być w tej książce, a domyślić się łatwo, bo Donald Tusk konsekwentnie przedstawia swoją wizję świata, Europy i Polski, która to wizja jest dosyć przewidywalna. Na przykład, co mówi o Solidarności i o Lechu Wałęsie? Donald Tusk 10 listopada 2018 roku opowiadał o tym zgromadzonym słuchaczom. Bardzo proszę o materiał. Listopadowi 1918 roku towarzyszyły także zdarzeniom z końca lat 80. Niemożliwe stało się możliwe. Solidarność okazała się równie mocną wspólnotą celów generalnych, jak Polacy wtedy 100 lat temu. Mieliśmy dobre przywództwo. Lech Wałęsa okazał się przywódcą politycznym wybitnym. Stał się prawdziwym ojcem polskiej wolności. Lech Wałęsa postacią wybitną. Panie redaktorze, pytam Jacka Karnowskiego, to Donald Tusk nie mówił w latach 90. 30 lat temu, kiedy faktycznie można było jeszcze wierzyć przez ten filtr informacyjny w jakąś wybitność Lecha Wałęsy. Dziś facet, który opowiada o kosmitach robiących porządek na Ziemi, no trudno mu przypiąć łatę wybitności. Dlaczego Donald Tusk tak mówi? No to jest takie wykorzystywanie Lecha Wałęsy. No to jest taki, prawda, konstrukcja, w której Lech Wałęsa miał robił błędy w latach 70. po grudniu, no ale później ten egzamin lat 80. zdał. No lata 90. zostawiamy na boku, prawda? Czyli preparujemy te lata 80. Tam też jest dużo kontrowersji, chociaż większość historyków podkreśla, że on jednak poszedł z Solidarnością, no że jednak tam no nie złamał się, prawda, podczas tego internowania, jednak pozostał tym symbolem. No to jest taka konstrukcja. Każdy obóz potrzebuje takiej swojej mitologii, tutaj ten Lech Wałęsa. Ale mitologię na Lechu Wałęsie opierać? No na czymś trzeba opierać. Proszę pamiętać, że w życiu publicznym liczą się tak naprawdę takie najgrubsze kreski, prawda? I te nasze debaty o Lechu Wałęsie, o niuansach, one często do opinii publicznej nie docierają. Jest Lech Wałęsa, Solidarność, można nim na Zachodzie bardzo wygodnie pomachać, prawda? Komentatorzy mówią, no jak Lech Wałęsa, przywódca legendarnej Solidarności, jest Platformą, to ta Platforma jest kontynuacją Solidarności. To są takie sztuczki. To, co ważne, że to już w Polsce nie działa, tak? Że to już nie jest coś, co kogoś przestraszy, zaszantażuje, zmusi do jakichś wyborów politycznych. To jest już chyba za nami. Pan redaktor Wojciech Sumliński no zna dzieje Donalda Tuska z końca lat 80., z lat 90. Panie redaktorze, czy wtedy stosunek liberałów, bo to był Kongres Liberalno-Demokratyczny, to była Unia Wolności, no sam Donald Tusk, oni też jakby utożsamiali się z tą legendą Solidarności w swoich działaniach, w swoich aktywnościach politycznych? Jak to było wtedy? Utożsamiali się, tak jak to powiedział przede mną pan redaktor, na zasadzie pewnego pomachania chorągiewką, ale już w latach 80. możemy zauważyć pewne pytania bez odpowiedzi dotyczące działalności tamtego okresu Donalda Tuska. Ja tylko przypomnę, że w internecie nam wcześniej wysyłaliśmy też wszystkie możliwe adresy do pana Donalda Tuska, do niego, do jego współpracowników polskich, zagranicznych, 20 pytań. Koniec końców nie odpowiedział na żadne, więc zamieściliśmy je w internecie. No i tam między innymi pytamy o ten kocioł, tak? Ten słynny kocioł, w który wpadł do nas. Tylko przypomnę, że to było jedyne jego spotkanie. Nikt nie wie, zresztą nie było innego. Gdyby było, to na pewno ktoś o tym dowiedział, choćby Donald Tusk.
jedyne spotkanie z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Krzysztof Wyszkowski o tym bardzo ładnie opowiada, mówiąc, że wszyscy uczestnicy tego kotła za chwilę mieli potężne problemy. Jeden trafia na parę lat do więzienia, nawet po tym kotle wszystkich wypuszczają momentalnie, tak? Więc mówi, w tym momencie zapytała mi się czerwona lampka, o co tu chodzi? Wpadamy z bibułą, wpadamy z materiałami, spotkanie konspiracyjne i nas wypuszczają. Za chwilę wszyscy mają problemy, jeden trafia do więzienia, inny jest nachodzony, trzeci przesłuchania, jakieś pobicia. Jest jeden, który nie ma żadnego problemu. Dostaje paszport i jeździ sobie po całej Europie. Niemcy, Francja i tak dalej. Nazywa się Donald Tusk. To jest jedna z bardzo wielu takich historii, z takich pytań, które nie znalazły odpowiedzi. Podobnie jak nie wiemy na przykład, jak to się stało, że on przyprowadza na spotkanie z Janem Krzysztofem Bieleckim i z paroma innymi właśnie Wiktora Kubiaka. Nie wiemy, jak oni się poznali. Ten biedny wtedy człowiek, który mieszka w pokoju robotniczym, pokoju hotelowym przy Uniwersytecie Gdańskim, na kilkunastu metrach z żoną i dwójką dzieci, mieszkałem tam 10 lat, można powiedzieć, no, bardzo skromne warunki, i przyprowadza multimilionera, człowieka, który odpowiada za legalizowanie czy pranie brudnych pieniędzy z afery FOS, Wiktora Kubiaka, przedstawiając go jako przyjaciela i patriotę, któremu trzeba zaufać. Nie wiemy, jak się poznali. Na to pytanie tu ktoś nie odpowiedział. No wiemy tylko, że od tego momentu zaczyna się finansowanie Kongresu Liberalno-Demokratycznego, który za chwilę przejmuje władzę dzięki właśnie tym pieniądzom. No później Donald Tusk jest właśnie takim, jak sam siebie określa, maherem zaplecza, którego nie widać, który nie chce ministerialnej teki, który gdzieś jest cały czas blisko rządzących, ale jeszcze cały czas w cieniu. To się dopiero zmienia jakiś czas później. Natomiast rzeczywiście w tym pierwszym okresie Tusk wolał rozdawać karty właśnie z drugiego fotela. Takiego, panie redaktorze, ja za tę wypowiedź serdecznie dziękuję, bo pan jako jeden z nielicznych wysunął te tezy, co do których no niektórzy podejrzewali, przeczuwają, a pan to wyartykułował wprost. To są tezy mocne, one szukają jeszcze potwierdzenia, ale pańska praca jest tutaj trudna do przecenienia. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze w dużej mierze pańską książkę znają. Serdecznie dziękuję i owocnej pracy w dalszych śledztwach. Dziękuję bardzo. A my wracamy do studia, zamykając już ten okres liberały aferały, który no, przylepiła ulica w latach 90. do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, do Unii Wolności, pięknie się rymuje i dużo znaczy, ale Donald Tusk no, w ostatniej półtorej dekady już wyrósł na tego człowieka odnoszącego się także do tuzów polityki poziomu światowego. I przypomnijmy jego tweeta, mamy taki słynny, on obiegł świat, zobaczymy zresztą, że jest dużo udostępnień tego tweeta, co Donald Tusk właśnie napisał 3 lata temu. My wife's latest comment, one Donald is more than enough. To chodziło oczywiście o Stany Zjednoczone i o wybory mojej żony. Ostatni komentarz mojej żony, pisze Donald Tusk. Jeden Donald wystarczy. Wracamy do studia. Co mnie uderza, to to, że to jest takie złamanie dobrych obyczajów i wręcz wtrącanie się w interesy innego państwa, bo zazwyczaj nie komentuje się wyborów, bo to było uderzenie w Donalda Trumpa, chce się budować jakieś relacje z innym państwem i drwi się z polityka przywódcy supermocarstwa, w dodatku chowając się za plecami żony. To nie ja, to żona. No przecież to są jakieś kurioza. No to jeszcze przed wyborami, prawda? To była wypowiedź Donalda Tuska, że jeden Donald wystarczy przed zwycięstwem Donalda Trumpa, czyli tutaj mamy też tę płaszczyznę złej diagnozy, bo myślę, że gdyby przewidywał zwycięstwo Donalda Trumpa, to nie on. No tak, ale to jednak. No po drugie, to jest taka chyba, można powiedzieć, taka socjalizacja przez elity brukselskie, tak? Tam jest rzeczywiście modne szydzenie z Donalda Trumpa i to jest takie, prawda, wejście w powiedzenie, jestem jednym z was, rozumiem ten język, podzielam to wasze poczucie humoru, mnie też to śmieszy. Mnie też Donald Trump śmieszy. Takich diagnoz zresztą Donald Tusk miał więcej, tak, i no zobaczymy teraz, czy wróci. To jest oczywiście to pytanie, które nad tym wszystkim wisi. Ja bardzo długo byłem przekonany, że jednak nie wróci. Ale fakt, że wydaje książkę, to musi każdemu zapalić lampkę, bo to jest takie typowe działanie kampanijne. Mamy teraz informację, dzisiaj informacja dzisiejsza, że zamówił badania, które wykazują, że nie ma dużych szans w starciu z Andrzejem Dudą. Ja powiem tak, ja bym chciał, żeby wrócił do tego boju. Chciałbym, żeby Donald Tusk stanął do boju prezydenckiego, żeby się zmierzył zapewne w drugiej turze
z Andrzejem Dudą. Uważam, że ta batalia być może potrzebuje jeszcze jednego jednoznacznego rozstrzygnięcia. Polskie życie publiczne tego potrzebuje. I tak szczerze mówiąc, współczuję tym działaczom opozycji, którzy najpierw zostali zostawieni przez Donalda Tuska. Z ich perspektywy zostali wydani, prawda, PiS-owi, no bo było wiadomo, że bez Tuska raczej będzie trudniej jednak pokonać PiS. No i zostali wydani na te 4 lata. Ta diagnoza Tuska, że ten rząd się zawali po 4 latach czy po 2, się nie potwierdziła. A teraz są dręczeni, oni już o tym mówią, są dręczeni tą niewiadomą, czy ten Tusk wraca, czy nie wraca. To jest jakby, zobaczmy, jaka to jest blokada polityczna. No mamy już parę miesięcy do wyborów. Andrzej Duda został ogłoszony kandydatem Zjednoczonej Prawicy 11 listopada 2014 roku. Czyli było to... ponad pół roku przed wyborami. Pół roku przed... I też wszyscy uważali, że za późno, że powinien być wcześniej ogłoszony. A tu mamy już, prawda, za chwilę 11 listopada i tego kandydata nie znamy opozycji. Nie znamy go. No i wiadomo, że jest... na dziś to wygląda, że Kidawa-Błońska albo Kosiniak-Kamysz, tak? Dla obozu opozycji lepiej byłoby wystawić Kosiniaka-Kamysza. On jest groźniejszym kandydatem, kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy, niż Kidawa-Błońska. Takie badanie bardzo ciekawe, Social Changes na portalu w polityce.pl, polecam. Właśnie zestawienie tych dwóch kandydatur w zderzeniu z Andrzejem Dudą. I o ile Kidawa zdobywa nieco więcej głosów, to jednocześnie widać, że kandydatura Kosiniaka-Kamysza zbija poparcie dla Andrzeja Dudy i przepycha część wyborców do grona niezdecydowanych. I to może być ta kalkulacja. Czy Tusk wejdzie? Jeżeli wejdzie, czy jest w stanie wygrać? To już naprawdę najwyższy czas, żeby znać odpowiedzi na to, te pytania. To pytanie, które faktycznie nad nami wisi przy okazji tej książki, ale wydawca książki Szczerze, brzmi jak trochę pośmiewisko z autora, w książce znajdziemy też wielowymiarowe i zaskakujące portrety, pisze wydawca, najważniejszych postaci światowej polityki. Od Baracka Obamy, Angeli Merkel, po Donalda Trumpa i Borisa Johnsona. Pisze także wydawca, że to jest w ogóle dziennik, rzekomo, trudno mi uwierzyć, żeby osoba nie zbyt tak gorliwie pracowita dzień w dzień, bo to wymaga jednak dyscypliny, pisała, ale wydawca twierdzi, że poznajemy w tej książce kulisy europejskiej polityki i śledzimy najbardziej dramatyczne wydarzenia ostatnich lat. Zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli, kryzys uchodźczy, śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, no musiał to wtręcić jako wydarzenie światowej rangi, niekończące się negocjacje w sprawie Brexitu. I tu mnie właśnie zastanawia, no ta diagnoza o Unii Europejskiej i Europa jako marzenie, przecież powinna być jakąś smutną diagnozą. Za Donalda Tuska w Unii Europejskiej miały miejsce największe kryzysy w historii wspólnoty. No tak, ja tutaj zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Jeżeli to jest rzeczywiście książka o najwybitniejszych postaciach, to prawdopodobnie jest w takim stylu kampanijnym rzeczywiście, no jakieś takie, prawda, żeby na równi z nimi, tak, prawda? To jest wizerunkowe, pokazanie, że on jest jednym z nich i to jest jakaś być może gra na kompleksy Polaków. Natomiast pamiętajmy, że Donald Tusk ma pełnić funkcję szefa Europejskiej Partii Ludowej. To jest funkcja, no jakoś tam gdzieś w tym establishmencie wciąż pozostająca, więc to nie może być naprawdę szczera książka, no bo szczerą książkę to może opublikować ktoś, kto nie jest już aktywny politycznie, ponieważ on szczera książka w życiu politycznym nieuchronnie uraża ileś osób. Ktoś, kto jest nadal w grze, nie może napisać czy wydać szczerej książki. Co wiemy z masy autobiografii, oczywiście, dzienników politycznych. Pisało się do szuflady, wydawało na emeryturze. Aj, bo już nawet jak wymrą pokolenia pewne. Czy Donald Tusk przyjdzie na emeryturę? Drodzy państwo, stawiamy, że w tej książce Szczerze będzie na pewno wielkiego Donalda Tuska. Jego pokazanie się od strony światowości, a Polska będzie jako prowincja tych katolików i tego dziwnego narodu. Nie musicie państwo tego czytać, bo streścimy tę książkę dla państwa na antenie telewizji w Polsce.pl. To był program Gorące Pytania. Dziękujemy bardzo. Zostańcie państwo z nami na następny program.